dzisiejszy odcinek poświęcony jest wyjątkowo eleganckiemu nakryciu głowy, jakim jest cylinder. Cylinder to rodzaj kapelusza o wydłużonej, sztywnej główce i niedużym, wywiniętym rondzie. Pierwsze cylindry wyprodukowano pod koniec XVIII wieku. Były czarne, wykonane przeważnie z atłasu lub skóry, do tego wykorzystywano skórę bobrów lub fok. Były zdobione piórami i klejnotami. To dystyngowane nakrycie głowy bardzo szybko zyskało popularność nie tylko wśród panów, ale również wśród pań. W XIX wieku zaczęto produkować cylindry kolorowe. Produkowano również cylindry dla dzieci. Wykonywano je ze słomki. W połowie XIX wieku bardzo popularne były cylindry składane, tak zwany szapoklek. Dzięki specjalnej konstrukcji z drutu i sprężenie automatycznie cylinder się składał i również bez problemu go można było rozłożyć. W XX wieku zaczęły być modne inne nakrycia głowy i cylinder był używany bardzo rzadko. Ale do dziś przetrwał. W jeździectwie jest obowiązkowym elementem stroju zawodnika, konkurencji, ujeżdżaniem. A kominiarze z dumą zakładają go do swoich strojów, podkreślając w tym rangę i znaczenie swojego zawodu. Wykonanie cylindra musimy zacząć przede wszystkim od zmierzenia obwodu głowy. Do tego wymiaru musimy dodać jeszcze jakieś 3 cm. Będzie nam to potrzebne do sklejenia właśnie tej walcowatej części. Musimy również ustalić sobie, jaki wysoki będzie cylinder. Ja przyjęłam 15 cm. Do tego wymiaru 15 cm dodajemy po 2 cm u góry i na dole. Będzie to nam potrzebne do zrobienia zagięć potrzebnych na sklejenie. 2 cm, 15, 2. I teraz możemy zacząć wycinać. Na dolnym i tak samo na górnym 2-centymetrowym pasie odmierzymy sobie 2-centymetrowe odcinki. Będzie nam to potrzebne do wykonania wypustek, dzięki którym skleimy nasz cylinder. Tą tępą stroną noża, jeżeli sobie przejedziemy po kartonie, to łatwiej nam będzie go wygiąć i też przy wycinaniu nie będziemy wjeżdżać na część, która nie powinna być wycięta. Po wycięciu odginamy jedną część w jedną stronę i drugą część w drugą stronę. Przed sklejeniem musimy na końcach, gdzie nam się pokrywają te zakładki, dolną odciąć, żebyśmy nie mieli za grubo. Teraz zajmiemy się pozostałą częścią cylindra. Wymiar obwodu głowy podzielimy przez 6,28. I w tym momencie już uzyskamy promień koła, dzięki któremu zamkniemy cylinder od góry i później dodając 5,5 cm będziemy mieli też rondo. Do wyrysowania koła przydałby się duży cyrkiel, skoro nie mamy. Ja sobie do tego użyję taki pasek
kartonu. Zaznaczę sobie wymiar promienia koła, tego, z którym mi wyszedł z wyliczeń obwodu głowy. Tutaj mam 8,6 mm. I od razu do tego sobie dodam następny wymiar, czyli 5,5 cm, bo takie szerokie rondo będę miała. Przyda mi się kawałek szpilki albo igły, lepiej będzie trzymać. Robimy sobie dwa otwory na dobrze zastrugany ołówek i już będziemy mieli cyrkiel gotowy. Tutaj mamy nogę od cyrkla i już jedno kółko i teraz drugie kółko. Robimy dwa. Wkładamy cyrkiel i wycinamy. Już mamy powycinane te elementy, to proponuję, zanim skleimy tą górną część cylindra, jeszcze sprawdzić, czy w naszych obliczeniach nie nastąpił jakiś błąd i czy wszystko nam będzie grało. Jeżeli tak, to zaczynamy kleić. Zaczniemy od wklejenia jednej górnej części od środka. Drugą część przyklejamy na wierzchu. To samo zrobimy z dolną częścią. I teraz następną część przyklejamy tutaj od spodu. Jeszcze tylko przyłożymy tasiemkę, przykleimy. Póki jest jeszcze mokry i niewyschnięty klej, można uformować wygięcie ronda, związując tutaj sznureczkiem i zostawić, żeby wyschło.